Cześć. Moim gościem jest Agnieszka Kulbat, autorka powieści Moira, Przeklęte dzieci i Najari. Powieść ta ukazała się w kwietniu bieżącego roku nakładem wydawnictwa Nowa Baśń. Ale to jest nie jedyna książka Agnieszki. W przyszłym roku ukaże się kolejna powieść, tym razem romans akcji, pod szyldem wydawnictwa Lira. Agnieszka pochodzi z Piotrkowa i jest osobą o wielu pasjach. Prócz pisania interesuje się również sportem i muzyką. Przez lata z sukcesem trenowała Oyama karate. Ponadto ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia w klasie fletu poprzecznego. To nasze spotkanie dzisiaj podzielimy na takie dwie części. W pierwszej części porozmawiamy sobie o promowaniu, o takim aktywnym promowaniu swojej twórczości, przede wszystkim o spotkaniach autorskich, o ich organizacji, o tym, dlaczego warto. A w drugiej części porozmawiamy o tym, jak w ogóle znaleźć czas na pisanie. I myślę, że Agnieszka jest tutaj bardzo dobrym przykładem takiej osoby, która łączy bardzo wiele różnych aktywności, bo to są zarówno właśnie te jej różne pasje, jak i studia na Politechnice. Na niełatwym kierunku, jak powiedz, jaki to kierunek? W skrócie energetyka po angielsku. No właśnie. I do tego piszę bardzo dużo. Znaczy, ja potrafię napisać, tak nie wiem, 1,5 miliona znaków rocznie na lajcie. Dobrze. Okej, okay, dobra. Tą oryginalną pisałam 9 miesięcy, to ona miała 1,3. Okay, czyli, no. Czyli ponad milion znaków rocznie jesteś w stanie napisać. Tak, ze spacjami. Ze spacjami, oczywiście. Także myślę, że to jest warte raz, że naśladowania, a dwa, że podziwu. Dobrze, Aga. To porozmawiamy teraz o tych spotkaniach autorskich. Jasne. Jest to, myślę, że wielu pisarzy, zwłaszcza początkujących, ten temat bardzo interesuje i jednocześnie jest to taka trochę przerażająca może wizja dla niektórych, bo wydaje mi się, że są dwie takie główne obiekcje. Pierwsza jest taka, że nie do końca wiadomo, jak ten temat ugryźć, jak takie spotkanie... Kto to w ogóle robi, jak to zrobić, z czym to się je, nie? A druga sprawa to myślę, że po prostu stres, trema, że jednak wystąpienia publicznie wiele osób bardzo mocno przeżywa i jest to taka przeszkoda. Po prostu też mentalna dla nas. Ale mam nadzieję, że ta nasza rozmowa trochę oswoi ten temat i zachęci Was właśnie do zorganizowania takiego spotkania, bo na pewno warto to zrobić. Dobrze. Agnieszko, na początku chciałabym zapytać Cię o Twoją książkę, czyli o Moirę. Jakbyś mogła powiedzieć kilka słów, o czym jest ta powieść, do jakiej grupy czytelników jest skierowana? Jasne, więc Moira to jest generalnie fantasy young adult, jest to literatura młodzieżowa, która, no wiadomo, jej cechą jest to, że jest dla młodszych i starszych. Oczywiście, no wiadomo, nie przypasuje wszystkim, bo nie ma rzeczy dla wszystkich, więc jestem tego świadoma, ale będąc starszym też można bez problemu po nią sięgnąć i jest opcja, że się spodoba. No brak pewności, ale opcja, więc to zawsze coś. Ale Moira generalnie jest serią. Pierwsza część, która właśnie wyszła w tym roku, nosi tytuł Przeklęte dzieci i Najari. I tak naprawdę akcja tej powieści kręci się wokół dwóch głównych postaci, które znajdują się na okładce. Jest to Rain i Aiden. Oni są runicznymi. To są odpowiedniki magów w moim uniwersum, ponieważ Moirze jest magia runiczna, stąd jedną z tych kast postanowiłam nazwać właśnie runicznymi. I sama akcja powieści tak naprawdę rozpoczyna się w momencie, kiedy pod bramy Inayari, czyli tego głównego zakonu przedstawionego w powieści, trafia Aiden, bardziej martwy bądź żywy, szczerze mówiąc, i trafia na stół operacyjny Rain, która ma za zadanie uratować mu życie, ponieważ ona jest również medyczką. To się nie wyklucza, tam nie trzeba wybierać jednej profesji, można mieć ich więcej, maksymalnie trzy.
I w momencie, kiedy ona ratuje mu życie, nie wie jeszcze, że tak naprawdę w ten sposób przypieczętowała swój los już tak konkretnie i na zawsze, ponieważ za cenę jego życia ona będzie musiała kiedyś oddać swoje. Związane są z tym oczywiście właśnie te tytułowe Moiry, które od tego momentu zaczynają bardzo mocno ingerować w życie Reina Jedyna. Akcja z początku właśnie dzieje się tylko i wyłącznie w tym zakonie, który, warto wspomnieć, znajduje się, to, że akurat w górach Fire jeszcze nic wam nie mówi, ale są to góry całkowicie pogrążone w praktycznie wiecznej śnieżycy. Tam jest strasznie zimno i strasznie nieprzyjemnie. W dodatku ten zakon znajduje się na klifie, na końcówce tych gór, te góry się kończą na klifie i od razu znajduje się na dole morze, które jest zamarznięte przez 360 dni w roku, rozmarza tylko na 5 dni, no i podczas tych 5 dni wyrzuca trupy. Nikt za bardzo nie wie, a szczególnie Rain, ponieważ tak prowadzę narrację, że czytelnik wie tyle, ile Rain, więc jeżeli Rain czegoś nie wie, to wy jako czytelnicy też nie będziecie tego wiedzieć. Dowiadujecie się z nią wszystkiego tak naprawdę. I te trupy się pojawiają tak przez 5 dni w roku, jakby tylko to Martwe Morze się roztapia. No i do tego oczywiście to jest tylko tło, ale główny wątek właśnie tyczy się Rain i Aidena oraz zakazanych komnat, czyli owianego, powiedzmy, tajemnicą laboratorium, które znajduje się na terenie Inayari. No i jak połączymy ze sobą właśnie wątek Reina Aidena, którzy od momentu tego uratowania życia Aidena, tak mogę powiedzieć, zostali ze sobą związani czymś absolutnie nadnaturalnym. Nie powiem wam teraz, czy to do końca jest ich wina tylko i wyłącznie, ale możecie się domyślać potem po treści. I ich życia zostają połączone do tego stopnia, że niekoniecznie słyszą swoje myśli, ale czują swoje uczucia. I czasem te skrawki myśli gdzieś tam się przewijają. Widzą też swoje sny. Jakby nigdy nie są do końca sami. Od tego momentu oni już zawsze funkcjonują jako tak naprawdę jeden organizm, trochę w dwóch miejscach. I ich dusze są splecione do tego stopnia. I tak naprawdę to tyle. Zostają oni wrzuceni w wir tego, co się dzieje w Zakonie Inayari. Mamy te zakazane komnaty, te trupy, które wrzuca Martwe Morze. No i Moiry, które definitywnie, że tak powiem, grają tam pierwsze skrzypce mimo wszystko. Nawet jeżeli z początku tego nie widać. Bardzo mnie zaintrygowałaś. Lubię fantastykę, więc myślę, że przeczytam. A zapraszam. I super. Widziałam na twoim profilu na Instagramie, że bardzo aktywnie ostatnio promujesz tą powieść właśnie poprzez spotkania autorskie. Ile już takich spotkań masz na swoim koncie i gdzie one się odbywały? 8 albo 9. Dwa były w bibliotekach i reszta w szkołach. W szkołach i średnich, i no, podstawowych teraz, ale to tylko dla 7-8 klas, bo już jednak dla młodszych dzieci ta książka za bardzo nie jest. Więc tak bezpiecznym takim właśnie poziomem wieku, że tak powiem, to jest właśnie ta 7-8 klasa i dzieciaki były bardzo zainteresowane, tak szczerze mówiąc, może nieskromnie, ale szczerze. Więc myślę, że jak najbardziej będę też, że tak powiem, uderzać w szkoły podstawowe, bo tam jest bardzo fajne grono dzieciaków właśnie też w tym wieku, które czytają fantasy i też dużo piszą w ogóle, co mnie bardzo cieszy. Więc tak, no najmłodsze klasy to jest właśnie 7-8 podstawówki, no i potem klasy wyższe. I byłam i w liceum, i w zawodówce, i w technikum, więc jakby nie ograniczam się do jednego profilu szkół. Mhm. I czy ktoś ci te spotkania organizował, czy robiłaś to sama? Robiłam to sama. Jeśli chodzi o pierwsze spotkanie, to ono miało miejsce w bibliotece w Grajewie, to jest w ogóle na Podlasiu. I tam właśnie przyjechałam i tam prowadziłam spotkanie całkowicie sama. Ponieważ też wcześniej gdzieś właśnie wspomniałaś, jaki to ma przebieg. I ja tak naprawdę wychodzę z propozycją, czy do szkoły, czy do biblioteki, tak naprawdę gdziekolwiek idę. I przedstawiam 2 bądź 3 opcje. Z początku były to 3, czyli biblioteką właśnie, jak rozsyłam maile, czy cały czas rozsyłam. To pierwsza opcja to jest oczywiście wywiad, tak? Tylko wtedy jakby to wymaga od pracowników biblioteki zaangażowania, no bo trzeba książkę przeczytać, trzeba zrobić pytania, prawda? Trzeba poświęcić po prostu czas na to. A biblioteki nie zawsze mają na to czas. Mają też mnóstwo innych różnych tam aktywności i jakby ja to rozumiem. I właśnie dlatego w Grajewie poprowadziłam spotkanie całkowicie sama. Zrobiłam prezentację i to spotkanie zajęło mi około godziny. Mówiłam oczywiście o sobie, o Mojrze i też taką część, którą potem przyniosłam właśnie do szkół, to jak wydać swoją książkę.
O. Oczywiście ze mnie jest żaden znawca, bo ja wydam dopiero jedną książkę. Ale I też się wydałaś. tego uczę, ale wydałam, tak. I też mówię takie rzeczy, które można na spokojnie znaleźć w internecie, czyli co to, jakie są modele wydawnicze, jak stworzyć propozycję wydawniczą. Jakby to są takie rzeczy, których ja też musiałam nauczyć się na sobie. Też słuchałam często ludzi po prostu mądrzejszych niż ja w tym temacie i w ten sposób też się dużo nauczyłam. I też no, można znaleźć dużo źródeł, tak? Tyle, że no, trzeba w tym naprawdę mocno siedzieć i chcieć to znaleźć. To też nie jest taka super wiedza, która wyskakuje, że tak powiem, od razu po otwarciu przeglądarki. Więc no mówię, nie robię z siebie żadnego znawcy, ale po prostu są to informacje, które są no, ogólnodostępne, no i też troszeczkę w tym siedzę, widzę, co się, że tak powiem, klika, co się nie klika, jak są odbierani różni autorzy robiąc różne rzeczy. I po prostu przekazuję te swoje obserwacje i zawsze właśnie zaznaczam, że jak opowiadam o swoim procesie wydawniczym i w swojej drodze, to jest dosłownie moja droga, czyli wasza może być inna. Nie znaczy gorsza, nie znaczy lepsza, może być po prostu inna. Coś może po drodze stać się innego, więc no mówię, nie sprzedaję, że tak powiem, uniwersalnego sposobu na wydanie książki, tylko mówię, jak to było w moim przypadku, co zrobiłam źle, co wyszło dobrze, też mówię, na co zwróciłabym uwagę, gdybym zrobiła to teraz pierwszy raz, gdybym miała tą wiedzę, którą miałam wcześniej. I to właśnie przeniosłam do szkół. I to jest ten walor edukacyjny w szkołach, ponieważ też właśnie zapytałaś, jak to jest, czy ktoś prowadzi to wszystko. Zależy. Do szkół teraz w tej podstawówce na przykład prowadziłam wszystko sama. Wcześniej tylko pani dyrektor zrobiła taki krótki wstęp, jakby po prostu kim ja jestem, tak żeby troszeczkę mnie przedstawić, żeby nie było tylko tak, że ja wychodzę i opowiadam o sobie, prawda? No, ale wcześniej w szkołach to też działało troszeczkę na zasadzie krótkiego wywiadu. Takiego dosłownie krótkiego, no bo najlepiej, żeby to spotkanie w szkole zamykało się jednak w tych 45 minutach, prawda? Ja mogłabym więcej gadać, no ale jak jest się licealistą i ma się, że tak powiem, 45 minut jakiegoś spotkania z jakąś laską skądś tam i potem 15 minut przerwy, no to chce się mieć to 15 minut przerwy, co nie? I wtedy skupienie spada i wszystko, i wszystko. Więc mi wręcz się opłaca skondensować to do tych 45 minut, a nawet powiedzmy 40, żeby to 5 pozostałych zostało na jakieś pytania, czy takie otwarte z publiczności, czy potem ktoś do mnie podchodzi i o coś pyta, ja zawsze zapraszam właśnie, nawet jeżeli ktoś nie chce pytać na forum, to zawsze ktoś potem podchodzi i o coś pyta. Ale w pierwszej szkole, która mi to umożliwiła, to było moje liceum, za co właśnie serdecznie dziękuję, bo mi to tak bardzo pozwoliło wejść jakby troszeczkę w ten tryb, zobaczyć jak to wygląda, czy ja się do tego w ogóle nadaję. Bo też, no wiadomo, nie każdy się w tym dobrze czuje, ja jeszcze nie wiedziałam, czy się w tym dobrze czuję, więc pozwolono mi tam po prostu tak troszeczkę tego spróbować. I tam wyglądało to właśnie tak, że najpierw był taki krótki wywiad, dosłownie to były chyba 4 pytania, może 5. Bardzo ogólne, jakby kim ja jestem, co robię, jak to się stało, że wydałam książkę i o czym jest ta książka tak naprawdę. I potem zaczęła się ta część stricte wydawnicza. Ona mi zajmuje z reguły tak 25 minut, pół godziny. Omawiam tam właśnie i sam proces wydawniczy, i modele wydawnicze, i jak napisać propozycję wydawniczą, jakby na co się zwraca uwagę, na co nie bardzo. Poruszam raczej takie rzeczy. I no, przyznam, że na wszystkich spotkaniach, jakie zrobiłam, no to młodzież, uczniowie, no ani nie siedzieli na telefonach, ani nie gadali, ani nie jedli. Tak, to jest faktycznie oznaka zainteresowania, tak myślę. Tak, więc biorę to jako taki plusik, że jest mi bardzo miło z tego powodu. Ostatnio na spotkanie nawet nauczycielka wstała i była zszokowana i w ogóle podziękowała dzieciom, że były takie grzeczne. No, przyznam, że dzieci, szczególnie właśnie w tej podstawówce, mówię dzieci, no bo wiadomo, to już jest młodzież licealna, tak? Później, ale szczególnie właśnie te dzieci z podstawówki były najbardziej otwarte na to, żeby ze mną rozmawiać, bo to też nie jest tak, że ja przychodzę, robię wykład i sobie wychodzę. Nie, ja ich pytam o różne rzeczy właśnie, czy ktoś coś pisze, czy czyta i tak dalej. To bardziej w formie takiej rozmowy prowadzę, żeby właśnie wyjść do nich, a nie stanąć w takiej pozycji wielkiej pisarki, autorki, która przyszła i teraz będzie mądre rzeczy opowiadać, bo to by po prostu nie trafiło do nich, prawda? I po prostu z nimi rozmawiam i bardzo jest miłe dla mnie to, że raz, że chciały ze mną rozmawiać, dwa, że opowiadały właśnie o tym, co piszą. Ktoś tam oczywiście rękę podnosił od razu, ktoś tak podnosił, że coś tam pisze. No, dla mnie to było super urocze i naprawdę bardzo miłe, że ze mną współpracowały. Ale mówię, no w tej podstawówce już przeprowadziłam to spotkanie zupełnie sama.
I jestem w stanie się absolutnie dostosować. Jeżeli dostaję sygnał, że nie, niech pani prowadzi sama, no to nie ma problemu, po prostu odpalam tą dłuższą prezentację i robię to sama. Opowiadam o sobie, o książce i wtedy o tym właśnie wydawaniu. To wydawanie zostawiam na koniec, bo do niego jest zawsze jakby najwięcej pytań. No i, że tak powiem, to jest ten walor edukacyjny, dla którego przychodzę do szkoły. Ja się przy okazji trochę przedstawiam i mówię o książce, co nie? Ale przede wszystkim jakby ta część edukacyjna jest tam najważniejsza. I tak naprawdę to tyle, ponieważ tak, w szkołach na pewno nie przeszedłby wywiad, ponieważ nie wiem, ja nie jestem Olgą Tokarczuk, która jest, że tak powiem, sama w sobie wielkim wydarzeniem i wtedy można przyjść na wywiad z nią nawet w szkole, ale ja jestem Agnieszką Kurbac-Piotrkowa, która ma jedną książkę na koncie i musi sobie radzić, tak? Więc ja jestem tego absolutnie świadoma. I właśnie albo wygląda to w ten sposób, że jest krótki wywiad o mnie i o Mojży i ja potem już nie mówię o tym, stricte o fabule, o bohaterach i tak dalej, a nie o sobie. Albo jest właśnie opcja, że wszystko prowadzę sama. I zamyka się to właśnie w szkołach do 45 minut. Potem dzieciaki właśnie mogą podejść, zagadać, mogą też kupić ode mnie książkę, czy portrety bohaterów, które mam, które zamówiłam i wydrukowałam. Więc tak naprawdę tak to wygląda. I w bibliotekach, mówię, też właśnie przedstawiam ten model, że jeżeli nie ma, nie wiem, czasu, nie ma czegokolwiek, no to okej, jakby mogę zrobić to tak i tak. Też w szkołach zawsze proponuję, że zrobię plakat, ponieważ jakby ja wiem, jak działają szkoły. No, nie każdy ma taką osobę, która ma jakieś tam, powiedzmy, graficzne umiejętności, choć ja ich nie mam, po prostu obsługuję Canva. Nic i Painta, to jest maksimum moich możliwości, ale to wystarczy do zrobienia plakatu. I po prostu, żeby odciążyć jeszcze ewentualnie te szkoły, to właśnie zawsze mówię, że mogę podać takie przykładowe pytania. Podaję zawsze informacje o sobie, o mojej, że mam taki plik zbiorczy po prostu, taki PDF. I zawsze też mogę wykonać im plakat. I oni ten plakat na ten moment zawsze brali. I po prostu rozwieszają go sobie w szkole i tak to wygląda. Nie wiem, czy wszystkim powiedziałam, chyba tak. No tak. A jeszcze raz, jakbyś mogła powiedzieć jakby bardziej szczegółowo, co piszesz, bo zakładam, że e-mailowo się kontaktujesz z tymi szkołami. Czy z początku. A teraz dzwonisz? Wiesz co, tak, dlatego że zorientowałam się, znaczy też dowiedziałam się, że niektóre szkoły po prostu, duża część maili ląduje w spamie, po prostu z automatu. Tak są skonfigurowane te skrzynki. I postanowiłam, i to na razie daje mi większe efekty, że najpierw dzwonię do sekretariatu i się przedstawiam. Dzień dobry, nazywam się tak i tak, organizuję to i to, to. Czy są, byliby państwo wstępnie zainteresowani i czy mogę państwu wysłać taką ofertę? No i szczerze mówiąc, na razie nikt nie powiedział, nie, proszę nie wysyłać. No wiadomo, ewentualnie się potem nie odezwali, co nie? Ale ja tą ofertę właśnie proszę o konkretny adres e-mail. I tyle. I wtedy, kiedy już mam konkretny, który często nie jest tym adresem, który widnieje na stronie, wtedy to wysyłam i potem dzwonię, powiedzmy, 2-3 dni później. I w szkołach to działa, że tak powiem, lepiej. Jeśli chodzi o biblioteki, to no wiadomo, najpierw wysyłam maile i potem dzwonię, bo często jest tak, że albo ktoś otworzył tego maila i zapomniał, albo ktoś go nie otworzył jeszcze, albo to jest jakaś jedna skrzynka zbiorcza do wszystkiego, jak to jest jakaś mniejsza biblioteka, nie mają działów, więc tam jest absolutnie wszystko razem ze spamem wszelakim i to gdzieś ginie. Więc do bibliotek też potem trzeba dzwonić. Po prostu. Przy czym oczywiście bardzo grzecznie. Dzień dobry, czy tutaj widzieli może państwo taką ofertę, czy są państwo zainteresowani i tak dalej, i tak dalej. Przynajmniej ja tak robię. Z bibliotekami teraz jest ciężej, bo przyznam, że na przykład nie są mną zainteresowane, nie ukrywam. Dlatego też szukałam alternatywy, trafiły się te szkoły i to było dla mnie strzał w dziesiątkę, bo przyznam, że lepiej czuję się w tych szkołach. Ale no z różnych powodów, tak? Dużo funduszy zostało obciętych przez COVID dla bibliotek. Dużo funduszy zostało też już zamkniętych na ten rok, czyli oni po prostu już mają plan do końca roku i dostałam kilka razy informację, że to wpisujemy panią na przyszły rok, jak będzie otwarty nowy fundusz i będziemy do pani dzwonić. No co, ja to rozumiem absolutnie, tak? To są placówki, które są, mają z góry narzucone pewne rzeczy i tego się nie przeskoczy, nawet jakby się bardzo chciało. Więc po prostu ja w ogóle jestem analitycznym usłem, ja mam bardzo dużo Exceli. Ja mam Excela osobnego do spotkań w szkole, osobnego do maili do szkół, osobnego do maili do bibliotek, kiedy wysłałam, gdzie wysłałam, czy dzwoniłam, czy nie i czy oddzwonić jeszcze, czy oni powiedzieli, że nie są zainteresowani, czy że przyszły rok. I ja bardzo sobie to wszystko tak systematyzuję, bo jest mi po prostu prościej.
I tak to działa. I na ten moment po prostu w szkołach, teraz już nawet troszeczkę to idzie pocztą pantoflową, bym tak powiedziała. No bo wiadomo, zaczęłam od miejsca, w którym się urodziłam, skąd pochodzę, więc w Piotrkowie. Tam też bardzo dużo życzliwych osób mi pomogło po prostu. No bo wiadomo, najgorsze są te początki, tak? No bo w Warszawie na przykład jedna szkoła z automatu mi odmówiła, bo my pani nie znamy. Okej, okay. Co za argument. Tak, my pani nie znamy, więc my pani nie chcemy. No i jak to przeskoczyć? No, zrobić tak, żeby kiedyś usłyszeli, co nie? Więc jak nie tam, to po prostu gdzie indziej. I jakby nie przejmuję się tym za bardzo, no bo to nie jest dziwne, że mnie nie słyszeli. Jakby to jest wręcz normalne, że tak się stało. Ale dlatego właśnie najpierw próbuję tam od miejsca, gdzie troszeczkę mnie właśnie już ludzie znają, gdzie też, no wiadomo, rozmawiają między sobą, tak? Już słyszałam takie sytuacje, że właśnie byłam na spotkaniu w szkole i uczennica tam powiedzmy rozmawiała z mamą, mama z kimś tam i moja mama potem słyszała od kogoś tam coś tam. Piotrków to też nie jest jakieś małe miasto, tam jest chyba 80 tysięcy mieszkańców, no ale to jest, że tak powiem, akurat, żeby rozpocząć i mówię, tam też dużo bardzo przyjaznych ludzi okazało się, że jest i którzy chcą mi pomóc, chcą, żebym przyszła właśnie do szkoły, coś fajnego zrobiła, bo wychodzi na to, że jest to całkiem fajne. Więc no podwójnie mi już miło i zaczynam właśnie tam, do okolicznych miast też dzwonię i będę tak powoli rozszerzać swoje emocje. Tak. Ekspansję. Dokładnie. Całą Polskę. Będę atakować nowe tereny, ale stopniowo. A powiedz mi, bo wiadomo, że w szkole no to ta młodzież, dzieci muszą przyjść na to spotkanie, bo pani... Muszą, nie mają wyjścia. Tak, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o biblioteki? W jaki sposób ty, czy biblioteka zaprasza czytelników? Wiesz co, z tym pierwszym spotkaniem w Grajewie było tak, że ja w ogóle pierwszy raz przyjechałam na Podlasie. Nigdy tam nie byłam wcześniej i tam startowałam na totalnie jakby takim nowym polu. I przyznam, wiesz co, tak, było zrobione wydarzenie na Facebooku. Ja też mam swoje social media, one nie są małe, ale nie są też wielkie, więc no, kto usłyszał, to tam usłyszał. Była jedna dziewczyna, szczerze mówiąc, która przyszła jakby stricte z mojego fanpage'a, że o, ja widziałam, że będziesz, to ja przyszłam. Więc dla mnie nawet ta jedna czytelniczka to było super ekstra, bo się dowiedziała, że tak powiem, z moich źródeł i przyszła stricte dla mnie, tak, więc to było super. Wiem, że biblioteka też ogłaszała i u siebie chyba w mieście, w radio, coś było w gazecie chyba. U mnie w Piotrkowie na przykład były rozklejane po autobusach miejskich plakaty, poszły też jakieś informacje do serwisów informacyjnych miejskich oczywiście, prawda? Ale gdzieś tak właśnie też potem w internecie, jakby biblioteki działają w ten sposób. Czasem też ewentualnie do szkół coś zostawiają, ale no ja też po swoich źródłach puściłam i się udało. Więc ja polecam też ewentualnie wrzucać to na Spotted. Ewentualnie są też na Facebooku takie grupki z konkretnego miasta. Przy czym oczywiście to jest typowy spam, prawda? To, co ja tam robię, ale zawsze patrzę, czy taki spam jest tam mile widziany. Bo to są właśnie takie ogłoszenia, wiadomo, no nie będziemy wbijać na grupę dla mam z Podlasia czy coś, tak? I one tam się wymieniają swoimi doświadczeniami a propos bobasów, a ja tam wyskoczę z jakimś spotkaniem autorskim, co nie? Ale są takie grupy stricte ogłoszeniowe i tam można po prostu to sobie wkleić. No, czy to przyniesie jakiś super sukces, nie wiem, no ale raczej nie zaszkodzi i zawsze przynajmniej komuś to gdzieś mignie, co nie? Mhm. Więc ja po prostu tak działam. Super. Wspominałaś przed chwilą też o funduszach, które mają biblioteki. I tutaj mi się rodzi takie pytanie na temat wynagrodzenia za takie spotkania autorskie. Czy ty to robisz za darmo, czy odpłatnie? Nie, odpłatnie. I wtedy to działa w ten sposób, że to biblioteka jakby wystawia umowę, zlecenie bądź o dzieło. I ona to rozlicza, a nie ja. Więc jakby nie ma tutaj kłopotu dla pisarza, ponieważ no, on dostaje pieniądze, ale w oparciu o umowę. I ta umowa wychodzi właśnie ze strony biblioteki, więc oni odprowadzają od niej podatek, a my dostajemy już po prostu kwotę wtedy. Okej, okay, a w szkole też tak jest? W szkole, wiesz co, nie. Ja prowadzę generalnie działalność nierejestrowaną.
jest taka opcja, że jakby nie mam mnie w KRS-ie i tak dalej, ale do pewnego przychodu miesięcznie mogę prowadzić taką działalność nierejestrowaną i mam kolejnego Excela, prawda, gdzie sobie wszystko spisuję. I działa to w ten sposób, że potem raz do roku płacę generalny taki podatek od wszystkiego, co zarobiłam w konkretnym roku. To jest PIT. Więc ja po to tego Excela prowadzę, żeby potem sobie wszystko podliczyć i po prostu jednorazowo zapłacić ten podatek. I do szkół po prostu mówię, że dzień dobry, tak, tak to się nazywam, zrobię to i to. Proszę kupić do szkolnej biblioteki książki, ja przyjdę. Aha, ale super, jeszcze przy okazji kupię. Tak, dlatego że i też zawsze zaznaczam, że wiadomo, jeżeli zakupią je ode mnie, to ja najwięcej zarobię, to jest jasne. Ale jeżeli, nie wiem, szkoła nie ma funduszy albo cokolwiek, to proszę zamówić je od dużego dystrybutora taniej, nie ma kłopotu. Chodzi tylko o to, żeby te książki były zakupione do biblioteki. Ja wiadomo, mniej zarobię, jeżeli kupią z zewnątrz, tak? No ale kupią. Więc zawsze jakby daję tą opcję. No na ten moment przyznam, kupują ode mnie, więc no... Ekstra. Ale zawsze podaję tę opcję, bo mówię, to są placówki publiczne, tak? One mają ograniczone fundusze, troszeczkę też związane ręce i w zależności od czasu, tak? Jak wyglądają te fundusze, tak, tak można coś zorganizować bądź nie. I ja to rozumiem, też mówię, nie polecam żadnego obrażania się i innych takich rzeczy, to nie działa. Więc jeżeli ktoś mówi, że nie wiem, nie ma pieniędzy i chce w grudniu, mówię, okej, okay, spoko, będzie grudzień, jest zimno, wina jary, jest ciągle zima, nie ma sprawy. Pan pasuje klimatem. No, więc tak też właśnie w Piotrkowie jedna szkoła właśnie będzie w grudniu, w Warszawie też będzie jedna w grudniu, więc no po prostu trzeba być elastycznym, trzeba się dopasować i po prostu mieć świadomość, że to nie przychodzi się z perspektywy wielkiej gwiazdy, gdzie wszyscy mają no... piać peany po prostu na cześć, tylko przychodzi się jak wykonać swoją pracę po prostu. I tyle. I trzeba w dwie strony się szanować i to działa, no przynajmniej u mnie. Dzieci, przynajmniej na swoim przykładzie i tego jak ja chodziłam do szkoły, to moja miłość do książek zaczęła się od biblioteki w szkole podstawowej. Ja po prostu tam przyszłam i tam było co czytać. I to czasem wystarczy. Trafiłam na fajne książki, na fajne panie i po prostu one potem nawet domawiały mi książki specjalnie dla mnie, bo ja musiałam kolejną część przeczytać przecież. Super, no, no to mega, to no. Naprawdę, bo to jest takie, wiesz, takie, już potem masz sentyment i w ogóle tak, tak. Tak fajnie człowiek warunkuje w tym takim młodym wieku, nie, że to jest fajne. No. Więc teraz też tak pomyślałam, że to też trochę ruszy te biblioteki, no bo nie ukrywajmy, jakby fantasy young adult się czyta. Po prostu się czyta. To jest gatunek, który, znaczy przynajmniej ja napisałam moje reporto, żeby ludzie się dobrze bawili ją czytając. Nie mam zamiaru tworzyć jakichś wielkich legend i mitów dookoła, że to jest jakaś przefantastyczna powieść, jedyna w swoim rodzaju, z ogromnym uniwersum, gdzie ja planowałam milion lat do tyłu. Nie. To jest książka, która przede wszystkim ma ludzi wciągnąć, ma sprawić im radość, jak będą ją czytać, choć wiadomo, no nie wszystkie wydarzenia, które tam są takie radosne, ale żeby po prostu mieli przyjemność czytania i tyle. Nie ma tam właśnie jakichś większych mitów dookoła tego. I też właśnie, jeżeli te książki będą w bibliotekach, to po prostu będą łatwo dostępne, tak? Biblioteki szkolne też zależą. No niektóre są bardzo aktywne, niektóre wcale. Więc jeżeli mamy taką, która w ogóle nie jest aktywna, a powiedzmy było takie dziecko na spotkaniu, którego nie wiem, czy nie stać, czy nie wzięło pieniędzy, czy coś. I zawsze potem mówię, słuchajcie, jeżeli nie zakupicie książki, to nic się nie stanie. Te książki będą w bibliotece i będzie tyle i tyle. Po prostu w ciągu kilku dni one będą, idźcie, jeżeli chcecie czytać, proszę bardzo, zapraszam serdecznie, co nie? Ja zawsze to mówię, więc no, żeby też no, nie dyskryminować tych dzieciaków właśnie w zależności od pieniędzy, co nie? Jeżeli ktoś chce kupić, super, no bo wiadomo, ma swój egzemplarz, ja na tym zarobię, podpiszę się, coś tam, ale żeby taki dzieciak, który nie ma takiej możliwości, też mógł sobie to przeczytać, co nie? I właśnie te biblioteki szkolne w ten sposób no też trochę wychodzą do tych dzieci, bo to jest jednak literatura skierowana do nich i wyżej, tak? Jeśli chodzi o wiek. No. Więc tak postanowiłam to ograć. Bardzo mi się podoba to podejście. A jeszcze się cię zapytam, nie wiem, czy to pytanie ma sens, ale je zadam, dawaj. Bo je mam na liście. Na jakie koszty ze strony autora warto zwrócić uwagę? Czy ty ponosisz jakieś koszty związane, jakby o czym warto pomyśleć, żeby tą cenę jakby za to spotkanie autorskie sobie gdzieś tam ustawić? Wiesz co, tak.
No, po pierwsze właśnie ja bym trochę mierzyła siły na zamiary, czyli lepiej zacząć z mniejszej stopy i potem ewentualnie tę cenę sobie zwiększyć, niż wyrzucić na start po prostu kwotę, która jest trochę nieadekwatna ani do tego, ile jesteśmy na rynku, ani ile tak naprawdę tych książek się sprzedało i jak my się reklamujemy. Co nie, więc ja też wychodzę z założenia, że ja jeszcze zdążę zarobić. Tak? Więc ta kwota, którą ja rzucam, nie jest zbyt wysoka właśnie z tego względu. No jeśli chodzi o biblioteki, które są dalej, no to wiadomo, zawsze dorzucam, że chciałabym jeszcze zwrot kosztów dojazdów. Żadnego noclegu tam nie dołączam, ponieważ raz, że ja w każdej części Polski praktycznie mam kogoś, gdzie mogłabym się przespać, to jedna sprawa. A dwa, że jeszcze nie udało mi się znaleźć biblioteki tak, żeby jechać od jednej do drugiej od razu. Więc to był po prostu jednostrzałowy wyjazd, który się zdarzył, tak? Do tego Grajewa, bo Piotrków, no to Piotrków, tak? To jest zaraz, ja tam mieszkam, pochodzę stamtąd, więc tyle. Ale tak, zawsze wspominam jeszcze właśnie o kosztach dojazdu i myślę, że jeżeli uda mi się w przyszłym roku, bo tak naprawdę te maile teraz, które wysyłam jej, o co dzwonię, to tak naprawdę wśród biblioteki to będzie dopiero przyszły rok. No to tak, to jeżeli uda mi się zrobić, powiedzmy, takie mini tournée, nawet jeżeli to by miały być trzy biblioteki, to ja pojadę bardzo, bardzo chętnie. Nawet jeżeli miałoby być w różnych miejscach Polski, to też nie jest kłopot, pojadę. I wtedy myślę, że jeżeli nie będę miała się gdzie przespać, że tak powiem, u swoich, to wtedy po prostu poproszę też o zwrot kosztów noclegu. No. I tak to wygląda, jeśli chodzi o koszty. No jedzeniem, no to już też nie przesadzajmy. Choć jak właśnie do tego Grajewa jechałam, to panie były na tyle miłe, że się mnie pytały, czy ja będę głodna, czy mi kupić obiad, czy mnie odebrać skądś tam. One były takie cudowne i w ogóle, no nie no, super było. I ciasto było potem, taki poczęstunek po tym spotkaniu, no super. Ale wiem, że to też nie jest norma, że one po prostu były wybitnie miłe i zapytały mnie o to. Ale to też właśnie świadczy o tym, jak profesjonalnie podeszły do tematu po prostu, więc no to było ekstra miłe. Więc no jeżeli ktoś się zapyta, czy nie wiem, czy zamówić obiad, czy coś, no to jeżeli tak, no to tak, proszę powiedzieć po prostu, że tak. Ale też nie wchodzić, mówię, z takiej stopy, że ja wymagam obiadu, ja wymagam czegoś tam, czy coś tam, nie? Taka gwiazda celebrytka. Dokładnie. Ja jeszcze gwiazdą nie jestem, czy będę kiedyś? Raczej nie, więc no nie robię też sobie tej gwiazdy po prostu na siłę. I no jest, jednak jesteśmy ludźmi wszyscy, co nie? I do tego się to sprowadza, więc no nie róbcie z siebie gwiazdy, bo to zostawia tylko taki niesmak, co nie? I on zostaje. Więc mówię, lepiej zacząć z tej, że tak powiem, niższej stopy i potem ewentualnie się gdzieś wdrapywać, niż być tu i bardzo, że tak powiem, spektakularnie upaść tutaj potem. Więc no taka rada mała ode mnie. A powiedz mi, ile, jak się przygotować, ile takich egzemplarzy książki wziąć w ogóle ze sobą, ile się mniej więcej sprzedaje? Wiesz co, chyba nie ma na to reguły, ponieważ w jednej szkole zeszły trzy książki, a w jednej na przykład 13. Więc z racji, że to jest Piotrków i ja mam po prostu samochód i ja mogę te książki ze sobą zabrać, to ja zawsze ich zabieram więcej, bo ewentualnie je dołożę. Prawda? No wiem, że przeliczyłam się, jeśli chodzi właśnie o to spotkanie w Grajewie, bo tam książkę kupiła jedna osoba. Aha. Jakby tak się zdarza, co nie? Tak, dokładnie. Ja zamówiłam ich więcej, przywiozłam ich więcej, okazało się, że to jest jedna osoba, no i trudno. No i potem niestety mój chłopak musiał je taszczyć ze sobą z powrotem. Wyrobił mu skóry. Tak. Straconego. Więc no troszeczkę się tego nie przewidzi. No też zależy, bo jeżeli będzie jakiś odzew, powiedzmy, w mieście, gdzie są jacyś nasi znajomi albo nasi czytelnicy i oni wcześniej mówią, że nie przyjdą, nie przyprowadzą znajomych czy coś, no to wtedy warto tych książek faktycznie ze sobą zabrać więcej, no i po prostu trzeba je taszczyć ze sobą, jeżeli się nie jest samochodem, tak? Ale no ja zawsze wychodzę z tego założenia, że lepiej ich więcej przywieźć i najwyżej się z nimi wróci, niż właśnie stanąć przed takim momentem, że no nie ma już książek. No tak. No. A teraz pytanie z innej beczki. Jak sobie radzisz z tremą przed wystąpieniami? Czy w ogóle masz taki lekki stresik? Nie no, lekki stresik to zawsze, jasne. Choć przyznam, że teraz z każdym kolejnym spotkaniem jest lepiej i na tym ostatnim spotkaniu, teraz piątek w tej podstawówce, to już się czułam w ogóle tak fajnie, ale to też z racji tego, że dzieci były bardzo fajne.
One chciały mnie słuchać i jak też ja widzę, że ich interesuje to, co ja do nich mówię, to mi zdecydowanie łatwiej się to prowadzi już w ogóle, tak? Bo ja nie muszę ich uciszać, nie muszę, nie wiem, ściągać ich uwagi jakoś dodatkowo, tylko ja mówię i to wystarcza. Więc tak, nie no, trema zawsze troszeczkę jest. Największa to była właśnie chyba przed tym pierwszym spotkaniem w tym moim liceum, bo tam jeszcze wiadomo, tak, nauczyciele, coś tam, to była trochę trema, ale potem już jest coraz lepiej. I teraz jakbym miała wyjść, to po prostu ja już na tyle dobrze znam tą prezentację swoją, na tyle dobrze już ułożyłam sobie, co powiedzieć na każdym slajdzie. Wiadomo, czasem o czymś zapomnę, czasem powiem więcej na jakiś temat, to jest logiczne, ale na tyle już wiem plus minus, co mam powiedzieć na każdym slajdzie, że to po prostu działa. I też mówię, mnie te dzieci tak trochę napędzają w momencie, kiedy ja coś pytam i właśnie, czy ktoś podnosi rękę, że mówi tak, czy nie, coś tam. I to też utrzymuje ich skupienie w jednym miejscu, bo oni widzą, że ja mówię konkretnie do nich, no nie? A nie gdzieś sobie robię wykład i już. No. Więc to tak. Czy z twojego doświadczenia należy się czegoś obawiać ze strony publiczności, nie wiem, jakiejś krytyki, wyśmiania, podchwytliwych pytań? Nie, no to na pewno. Znaczy mi się to nie zdarzyło, ale wiadomo, uczniowie są różni, do różnych szkół się można trafić i wiadomo, jakieś, nie wiem, obraźliwe komentarze zawsze mogą się trafić i no wiadomo też, nie wiem, podstawka, no to są dzieci, tak? Różni są, szczególnie chłopcy w tym wieku. No jakby trzeba być na to gotowym, że wiadomo, no nie wszystkim się podoba to, co ty robisz. I to jest normalne, trudno, żeby się wszystkim podobało. I po prostu trzeba raczej nie zwracać na to uwagi, raczej skupić się na tym, ilu ludziom się to podobało. No nie wiem, dla mnie to było mega urocze, jak właśnie uczniowie z tej podstawówki potem robili sobie ze mną zdjęcia, wstawili to na story, oznaczali mnie, że czytałem książkę, coś tam. No to super sprawa jest, naprawdę, to jest cudowne. I przyćmiewa w ogóle te jakieś ewentualne takie negatywne rzeczy, które no, nie spotkałam się jeszcze, przyznam. No więc raczej biorę z taki pozytywny, no nie narzekam. Super, dobrze. Jakbyśmy miały podsumować ten temat tych spotkań autorskich, jakbyś miała tak powiedzieć, ogólnie dlaczego warto organizować te spotkania? Jakie są z tego korzyści? Korzyści przede wszystkim są takie, że można fizycznie dotrzeć do czytelników potencjalnych. Ja na to trochę tak patrzę, bo wiadomo, w erze COVID-a i wszystkiego to social media w internecie są mega ważne. Ja też bardzo dużo czasu poświęcam właśnie na ich rozwijanie, na te wszystkie inne rzeczy, ale no nie przeskoczymy tej bariery braku kontaktów fizycznego, co nie? I wiadomo, no przeskoczyliśmy na prelekcje online, wykłady online, różne rzeczy online, ale mimo wszystko to nie jest to samo. Jedno ma zalety, drugie ma zalety, wiadomo, ale ja też nie stawiałabym tego właśnie na jednym poziomie, tylko w zależności od sytuacji jedno jest lepsze bądź drugie. I właśnie sam fakt tego, że jest też to ewentualna sprzedaż bezpośrednio po spotkaniu, tak, że jeżeli kogoś zainteresował, nie wiem, temat tego wydawania, czy ja, czy sama Moira, czy cokolwiek, no to on po prostu może tą książkę kupić. Tak? I ja też uważam to za taki właśnie duży plus, ale też ja bardzo to lubię. Ja naprawdę lubię te spotkania, tego właśnie, że ci uczniowie ze mną naprawdę jakby współpracują, że oni mnie słuchają, to jest super, bo ja wtedy widzę, że to ma sens. I w zależności, znaczy właśnie to nie ma znaczenia potem, czy ta książka się sprzeda jedna, czy 10. Jakby ja widziałam, że ktoś mnie słuchał i nawet jeżeli nie wiem, nie kupił jej teraz, to może kupi ją kiedyś, albo nigdy jej nie kupi, ale komuś powie o niej, czy cokolwiek. To jakby potrzeba czasu, to nie działa tak. Więc ja po prostu jak taki mały żuczek sobie idę do przodu i czekam, może coś fajnego z tego wyjdzie. No. Myślę, że to będzie potem taki efekt też kuli śniegowej, nie? Im więcej się mówi, im więcej występujesz, więcej się pokazujesz, tym więcej potem... No teraz też właśnie w gazecie tamtej miejskiej jestem, byłam w telewizji miejskiej też, także gdzieś to się tam przewija, więc myślę, że może się uda. A jak oceniasz, bo no właśnie też inne strategie promocyjne wykorzystujesz, czyli właśnie też myślę, że dużo robi ta działalność w mediach społecznościowych, a jakbyś miała ocenić, która strategia jest taka najbardziej efektywna twoim zdaniem, która przynosi jakieś takie największe efekty?
To ciężko stwierdzić, dlatego że lajki nie mają bezpośrednio odzwierciedlenia na sprzedaż, co nie? I ciężko jest to ocenić też, ja nie mam sprawozdań od razu, ja nie wiem, ile teraz się moje sprzedało, tylko to one są kwartalne u mnie i one przychodzą później, więc ja na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, czy moja kampania promocyjna, to duże słowo, ale czy moje działania w konkretnym okresie miały jakieś odzwierciedlenie, ja się dopiero potem tego dowiem. Więc ja tak naprawdę wszystko, co robię, to jest metoda prób i błędów, bo ja nigdy nie byłam na żadnym kursie pisarskim, ja nie mam wykształcenia z marketingu, nikt mnie nigdy nie uczył tego wszystkiego, co już teraz, że tak powiem, mam. Ja wszystko albo się uda, albo się nie uda. I po prostu tak od jakiegoś czasu sobie po prostu badam ten grunt i patrzę, co działa, co nie. Więc ja też, jak właśnie ktoś mówi, o, czy mogłabyś dać jakąś radę? Mówię, że no, mogę powiedzieć, jak to było w moim przypadku i co zadziałało, a co nie. A czy to zadziała w twoim? No nie jestem w stanie powiedzieć. Więc ja też jestem daleka od udzielania złotych rad bardzo. Ja mogę powiedzieć, co u mnie zadziałało, co ja uważam, ale to nie jest absolutnie ekstrauniwersalna rzecz. Ktoś może się ze mną nie zgadzać. Po prostu. Wiesz co, nie wiem. Jeśli chodzi o internet, no to w internecie wszystko jest bardzo szybkie, prawda? To twoje zdjęcie, ten twój post, on mignie. Bardzo dużo osób go w ogóle nie czyta. On ma być widoczny, gdzieś książka ma się pojawić, ale on znika. Bo jesteśmy tak przebodźcowani absolutnie wszystkim, że ciężko skupić uwagę kogoś, więc ja też oparłam trochę na Facebooku na przykład fanpage na tym, żeby też mnie jako mnie trochę ludzie polubili, żeby oni mnie kojarzyli z czymś i no akurat tak wyszło, że to są memy, które robiłam w tamtym roku, jak po prostu miałam okres oczekiwania na książkę i ja tak, no nie było sensu mówić o tej książce, bo jej jeszcze nie było. Ja gdzieś coś o niej czasem powiedziałam, ale no po co mam, nie wiem, przedstawiać komuś bohaterów albo mówić o czym jest książka, jak ona jeszcze w redakcji jest. No właśnie. No, bez sensu, prawda? Tak. I to by zmęczyło bardzo ludzi, tak? Więc ja postawiłam właśnie na jakieś takie około pisarskie rzeczy, z którymi ja tam się gdzieś mierzę, czy coś. I właśnie, czy to w memach, czy w czymś, jakoś tak się to odbijało i to też, wiadomo, no, część ludzi to nie śmieszy. No, okej, okay, po prostu, tak? Jest taki magiczny przycisk od lajku i koniec. I ja też jakby nie obrażę się, jeżeli ktoś tak zrobi, co nie? Nie musimy lubić nikogo na siłę w internecie, to jest jego wielki plus. Więc ja robiłam to w ten sposób i też wiem, że co też daje plusy i minusy, bo część osób na mediach społecznościowych właśnie polubiło moją aktywność, a niekoniecznie jest zainteresowana książką. Co nie, to też trzeba wziąć pod uwagę. Więc czy to się przekłada na sprzedaż? No mówię, jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie mam tych statystyk po prostu. Więc się dopiero okaże, ale ja już się nauczyłam po prostu, że trzeba robić. Trzeba robić rzeczy, bo to może przynieść negatywny skutek, jasne, ale może też przynieść pozytywny, a nie robienie niczego, nic pozytywnego na pewno nie przyniesie. Więc ja raczej w tą stronę idę i no trudno, najwyżej mi coś nie wyjdzie. No najwyżej ktoś będzie się ze mnie śmiał, no trudno, no to się pośmieje. Lepiej zrobić i żałować, niż nie zrobić nie, tak, jak to było? Tak, tak. Lepiej zrobić i żałować, niż nie zrobić i żałować jeszcze bardziej? Że się nie zrobiło. No, no. Że się nie zrobiło, no tak. A ja też, że tak powiem, zanim coś zrobię, to ja jednak to przemyślę. To nie jest tak, że ja, o, mam świetny pomysł, robię to teraz od razu. Nie, ja to sobie przemyślę i tak dalej, tworzę sobie bazę właśnie czy tych PDF-ów, czy różnych ofert, czy tych Exceli i tak dalej. Ja to wszystko jednak mam tak usystematyzowane, bo bym zginęła bez tego po prostu. I tyle, i tak sobie działam. Czy się uda, zobaczymy. Czy wszyscy mnie lubią? Na pewno nie. No ale... Życie. Życie, dokładnie. Ja zawsze pomogę, jak ktoś do mnie pisze z jakimś pytaniem czy czymś, jeżeli oczywiście umiem, bo ja też nie wiem wszystkiego, ja też się ciągle uczę. Więc no, nie stawiam siebie w jakiejś pozycji supermentora, tylko takie, raczej takiej koleżanki, która już coś powiedzmy osiągnęła i może ci powiedzieć, jak to było w jej przypadku i ewentualnie tak doradzić, ale tak bardzo no, ogólnikowo też nie, ale tak bez jakiejś presji i takiej właśnie narracji, że ja na pewno mam rację i musisz tak zrobić. No. Super. Aga, bardzo ci dziękuję za olbrzymią dawkę bardzo, myślę, wartościowej wiedzy. Mam nadzieję, że wiele osób przekonało się. Ja dziękuję za zaproszenie. Tak, dzięki. Mam nadzieję, że wiele osób przekona się dzięki wysłuchaniu tego naszego spotkania do organizacji właśnie tych swoich wystąpień, promowania aktywnego swojej twórczości.
No i cóż, ja zachęcam i sama siebie zresztą też do przeczytania książki Agnieszki. Zapraszam też. Tak, w opisie tego nagrania wrzucę linki do profilów w mediach społecznościowych Agnieszki własnych i linka do Moiry na Lubimy Czytać, gdzie będzie można znaleźć sobie księgarnię, w której najbardziej książka jest dostępna. Tak. Dobrze. I zapraszam też również do kolejnej części naszego wywiadu na temat organizacji czasu i znajdowania tego czasu na napisanie pośród tysiąca różnych obowiązków. Dokładnie tak. Dziękuję też. No to do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia. Hej.